O ja jakie Borderlands jest złe. To nawet nie będzie rant recenzja, to będzie rytuał przepracowania traumy, z jaką zostawił mnie ten film. Żeby pomóc wam w ogóle zrozumieć, jak bardzo jest to zły film, to proszę was, pomyślcie o jakimś katastrofalnym filmowym szrocie. Niech będzie Rebel Moon. Macie to? To zapewniam was, że ten film jest znacznie lepszy od Borderlands. Przynajmniej jest filmem, który tylko krzywdzi widza. Borderlands jest filmem, który znacznie bardziej krzywdzi widza i jeszcze znęca się, torturuje, morduje w brutalny sposób, a następnie oddaje mocz na fana gier. Jest taka scena na początku tego filmu, w której Lilith, grana przez Cate Blanchett, pojawia się w barze na planecie Promethea. Barmanka kładzie na stole butelkę whisky marki Ballantine's. Dokładnie taką, jaką znacie z półki sklepowej swojego osiedlowego, monopolowego. W sensie tysiące lat w przyszłości, od tego momentu, wciąż istnieje marka Ballantine's, która wciąż produkuje dokładnie to samo whisky, które znajduje się dokładnie w tej samej butelce, z dokładnie taką samą naklejką. I to jest niby detal, ale to jest mniej więcej tak, i pozwolę sobie na tę analogię, jakbyście oglądali serial Fallout, jakbyście w pewnym momencie zobaczyli bohatera, który nie je igłany na patyku, tylko wyciąga sobie opakowanie pierdolonego Chicken McNuggets. I to porównanie z serialowym Falloutem jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Oba dzieła, mimo że jedno jest filmem, a drugie serialem, są adaptacjami gier wideo. Obie gry mają podobnie przerysowane poczucie humoru. Tylko tam, gdzie Fallout okazał się być fantastycznym oddaniem ducha gier, szanował tytuły growe, czerpał z nich treść i wizualia, zaspokajał fanów i jednocześnie wciągał widzów nieznających gier, tak Borderlands jest dokładnym przeciwieństwem tego, co udało się osiągnąć serialowi Fallout. Film niszczy ducha gier, nie szanuje ich, nie czerpie z nich, torturuje fanów i jednocześnie zamęcza widza, który nie zna źródła. Jeżeli nie graliście w gry, to w tym momencie pokazuję wam na ekranie, jak wygląda ta seria. To jest seria, która słynie ze wspaniałej pop-artowej stylistyki komiksowej realizowanej w technice cel shadingu. Macie to? Widzicie to? No to film jest tego dokładnym przeciwieństwem. Planety takie jak Promethea czy właśnie Pandora są paskudne. Kolory są obrzydliwe i wyprane. Jest ciemno. Jest brudno, ale w niedobry sposób. CGI jest fatalne, scenografia jest bez polotu. Na każdym kroku widać sztuczność i znudzenie ludzi, którzy pracowali przy tym filmie. Nie da się opisać, jaki ten film jest paskudny. To jest bez wątpienia jeden z najbrzydszych obrazów filmowych, jakie widziałem w kinie w ostatnim czasie. Wydaje się też, że reżyser Eli Roth nie rozumiał tego, co czyni świat Borderlands światem Borderlands. Brakuje na Pandorze flory i fauny. Serio, nie ma żadnych bestii. Nie ma potworów, z czego przecież słynie ta seria. Miasteczka, które pojawiają się w tym filmie na Pandorze, są zaludnione aż po korek. To czasem to sprawia wrażenie, jakbyśmy oglądali imprezę rejwową w domu seniora. Film na każdym kroku wrzeszczy do ciebie: nie jestem interesujący. Proszę, odwróć wzrok. Jeżeli jesteś fanem gier, wyjdź z sali kinowej jak najszybciej. Nie rób sobie tego. I tak samo jest z fabułą i postaciami. Nad fabułą nie chcę się znęcać. No wystarczy, że powiem, że jest boleśnie przewidywalna. Nie potrafi nas porwać, ani tym bardziej wciągnąć w pierwszych minutach, ani nawet w ostatnich. Za to daje bohaterom kompletny god mode na cały okres trwania tego filmu. W sensie bohaterowie są niezniszczalni, co jeszcze tylko dodatkowo sprawia, że nie czujemy żadnej stawki, żadnego poczucia ryzyka. Ani razu nie jesteśmy w fotelu wiercący się, już nie mówiąc o unoszeniu się na fotelu, bo o, nie wiemy, co się za moment stanie. Ale też w sumie nie ma co czuć stawki w filmie, w którym my nawet nie lubimy bohaterów. Znaczy, to nie są bohaterowie, którzy nie zostali, nie wiem, oddani tak ciekawie jak postaci z gier. To nawet nie są bohaterowie, których po prostu nie lubimy. Nie, to są bohaterowie, którzy często sprawiają, że my nie chcemy ich widzieć na ekranie. Oni nas frustrują i czujemy zażenowanie, kiedy otwierają usta. Ten film mógłby startować
konkursie na najgorszy miscast w historii kina. To, jak dobrano aktorów i aktorki, jest mi żal. Jest mi żal takich aktorów jak Jamie Lee Curtis, jak Kate Blanchett, nawet jak Kevin Hart, a już w szczególności Jack Black. Kevin Hart jako Roland gra po prostu Kevina Harta w berecie. Tylko niestety nawet nie jest śmieszny, bo nie dostał zabawnych linijek dialogowych. Oglądanie go w roli bohatera kina akcji, Kevina Harta, jest mniej więcej tak przyjemne, jak hipotetyczne oglądanie Jasona Stathama w komedii romantycznej. Kate Blanchett, jedna z najwybitniejszych aktorek w historii kina, wygląda i zachowuje się jak instagramerka pozująca na ściance podrzędnej imprezy dla influencerów w miejscowej remizie. Tiny Tina, jedna z najfajniejszych postaci gry Borderlands 2. Totalnie odjechana, totalnie pojechana. Wygląda w grze Borderlands 2 mniej więcej tak. All around the stack is plant, the stalker chased the bandit, the stalker thought it was all in fun. Pop! Goes the bandit. A tak prezentuje się w filmie. Mine's bigger. That's lead. Jest postacią, której ja nie byłem w stanie oglądać na ekranie. Ja odwracałem wzrok, kiedy pojawiała się Tiny Tina. Bo nie byłem w stanie zdzierżyć gry aktorskiej, nie byłem w stanie zdzierżyć tego, co mówi, nie byłem w stanie zdzierżyć jej zachowania. To jest abominacja, to znaczy można wziąć jedną z najfajniejszych postaci w tej serii i zrobić z niej coś, co sprawia, że krzyczysz pomocy. A kultowy Claptrap? Zobaczcie, jak wyglądał i jak zachowywał się w grach. And he exploded. Oh well. Now to slip back into the warm, comfy Christmas sweater that is my depression. I can't in good conscience let you continue in your foolhardy quest. You shall not pass! W filmie Claptrapowi głos podkłada aktor, którego bardzo lubię, Jack Black. Jakby nie można było swoją drogą zrobić przyjemności fanów i zatrudnić tego samego aktora głosowego, który grał go w grach. Tak, wiecie, żeby po prostu puścić oko do fanów i powiedzieć: we got you, rozumiemy was, dostaniecie coś fajnego. I Claptrap w wykonaniu Jacka Blacka wypada mniej więcej tak. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... What? I'm expelling the excess lead! Oh, big bullet, big bullet! No więc Claptrap jest w filmie nieśmieszny. Jest irytujący. Jest tak denerwującą postacią, że sprawia, że na jego tle Jar Jar Binks z Mrocznego Widma jawi się jako Han Solo. Jest być może najbardziej irytującą postacią, jaką widziałem w kinie od bardzo dawna. Tak, jest bardziej irytująca od Tiny Tiny. I jest mi po prostu żal Jacka Blacka. Żadna z tych postaci nie tylko nie ma charakteru, ale nie ma nawet wyrazistych mocy czy predyspozycji do bycia czymś więcej niż postacią wyjętą z kolorowanki Strażnicy Galaktyki dla dzieci od lat 4 do 7, stworzoną gdzieś w Chinach, bo z pewnością nie pod okiem Marvela. Sceny akcji są tak złe, tak banalne, tak niezainspirowane, że nawet po twarzach aktorów w trakcie tych scen widać, że oni nie wierzą w to, że to mogłoby porwać kogokolwiek. Humor nie trafia ani razu, wywołuje jedynie zmęczenie, wywołuje zażenowanie. Zresztą, czy wy pamiętacie, mówię to przede wszystkim do fanów gier Borderlands, ja jestem fanem od 2007 roku, od pierwszej części, czy pamiętacie może taką zajebistą postać, randomową postać jak Face McShooty? Jeden z bandytów, który prosi ciebie, gracza, błaga cię, żebyś po prostu strzelił mu w twarz, po prostu wyjmij broń i strzel mu w głowę. I on cię błaga, prosi, układa wiersze, układa piosenki, póki tego nie zrobisz. Knock, knock, who's there? Shoot me in the face! End of joke! I'm gonna sing a song! Shoot me at the end of it! Da-da-da-da-da-da, bong! I noticed you haven't shot me in the face! Curious as to why! Maybe you're weighing the moral pros and cons, but let me assure you that oh my god, shoot me in the goddamn face! What are you waiting for? W końcu wyjmujesz broń, strzelasz mu w głowę i on ostatnim tchnieniem, jakie ma, mówi go thank you! I umiera. I dostajesz za to punkty doświadczenia. I zrobiłeś quest. Zabiłeś Face'a McShootiego. To jest geniusz humoru, jaki prezentuje Borderlands. To tutaj w filmie najlepszym gagiem, jaki mają twórcy, jest Claptrap srający nabojami, patrzący na wszystkich pozostałych w drużynie, którzy się z niego śmieją w tym momencie i mówiący: no co, ja się z was nie śmieję, jak stawiacie klocka. Cała ekscytacja,
cała egzotyczność, wyjątkowość, charakter, zadziorność growych wydań Borderlands została z tego filmu wydestylowana, zebrana w pojemniku i wyparowana tak, żeby przypadkiem nie znalazła się chociaż kropla tego, co czyni Borderlands, Borderlands w wydaniu filmowym. A, czy ja wspominałem, że ten film ma kategorię wiekową PG-13 i w zasadzie nie ma w nim przemocy, nie mówiąc choćby o kropli krwi? Zero luzu, bez pazura, brzydko, nieśmiesznie, nudno. Oglądanie tego gówna szczerze boli. To jest znęcanie się nad widzem, to jest torturowanie fanów i to jest plucie na gry, na podstawie których rzekomo jest to palące się gówno w zbiorniku toksycznych, kurwa, odpadów. Ja nie jestem w stanie wskazać jednej dobrej rzeczy w tym filmie. Szczerze, ja byłem w stanie wskazać jakieś dobre rzeczy w Rebel Moon. Ja byłem w stanie wskazać dobre rzeczy w serialu Acolyta. Tutaj w Borderlands nie jestem w stanie. Ale wiecie co? Zastanawia mnie bardzo jedna rzecz. Otóż już na etapie produkcji było wiadomo, że to będzie gówno. Skąd było to wiadomo? Otóż niejaki Craig Mazin, który jest współtwórcą serialu The Last of Us, jest twórcą, scenarzystą i reżyserem serialu Czernobyl, w trakcie prac nad tym filmem w 2022 roku poprosił, żeby usunąć jego nazwisko z tego projektu, bo, jak się okazało, wcześniej odszedł, kiedy zobaczył, w jaką stronę to zmierza, i ktoś inny napisał scenariusz za niego na nowo. Potem reżyser Tim Miller musiał wejść na stołek reżysera Eli Rotha, który był niedostępny, i robić dokrętki przez 2 tygodnie, żeby jakkolwiek uratować ten shit dumpster, to płonące gówno. I teraz moje pytanie brzmi, kiedy finalny produkt trafił na biurka decydentów w garniturach, w biurach wydawcy 2K, czemu nie powiedzieli, to nie może ujrzeć światła dziennego? Nie zaprosili ludzi z firmy Gearbox, czyli studia, które stworzyło Borderlands, i nie spojrzeli na to raz jeszcze i nie powiedzieli, nie, to trzeba spalić. To musi spłonąć. Prochy tego musimy rozsypać w miejscu, które nie będzie dostępne dla człowieka przez najbliższe wieki. Nikt nigdy nie może tego zobaczyć, bo to niszczy naszą markę. Ale nikogo takiego nie było. Nie, jest prezes 2K, który mówi, proszę, dajcie Borderlands szansę. No więc na przekór moim instynktom samozachowawczym dałem temu filmowi szansę. To nie tylko jest jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem w życiu. To jest być może najgorsza adaptacja gry, jaką widziałem na ekranie. To jest upokorzenie dla fanów i to jest policzek dla gier, na podstawie których jest to dzieło. Nie mam nic więcej do dodania. Nie idźcie do kina, nie oglądajcie tego, proszę. Gdybym miał wystawić ocenę, to bym powiedział 0 na 10. Nigdy w życiu nie wystawiłem niczemu takiej oceny, naprawdę. Nawet złe rzeczy mają jakieś dobre punkty, rzeczy, które sprawiają, że przynajmniej możemy się z czegoś powiedzieć. Tu nawet się nie śmiałem. Znaczy, po prostu wyszedłem przed napisami końcowymi, kiedy już była końcówka przesłodzona, straszna, fatalna końcówka. Wyszedłem, miałem dość. To czytałem na Wikipedii, że tak, to właśnie była końcówka. Dzisiaj o godzinie 18:30 zapraszam was na dyskusję o tym filmie, ale też dyskusję o prawdziwych Borderlandsach. I odbędzie się ona na kanale Bez Życia, czyli moim drugim kanale growym, gdzie będziemy grali w międzyczasie w grę Tales from Borderlands, jedną z najlepszych rzeczy, jakie powstały w tym uniwersum. Przewspaniałą historię, przezabawną, przeuroczą, drapieżną w swoim humorze i wyrazistą w swoim światotwórstwie. Zapraszam was. Opowiem wam jeszcze więcej, ze spoilerami nawet, jak bardzo zły jest ten film, chociaż tam nie ma czego spoilować. Tymczasem, jeżeli macie ochotę, subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, wspierajcie na patronite.pl/bez schematu. Ten film zlasował mi mózg, on mnie straumatyzował, on mnie torturował i straumatyzował, dlatego ja nie mogę myśleć.